Przychodzimy na cmentarz, aby dojrzewać jako ludzie wiary. Wspólna modlitwa na cmentarzu Janowskim w dzień wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych we Lwowie. Cieszę się, że dzisiaj jest dobra pogoda, tak jak i wczoraj, bo tak wielu z nas zebrało się w te dni, aby pamiętać o naszych zmarłych i możemy się za nich modlić wspólnie. Jest to wyraz Bożej miłości do nas, a także wyraz naszej wdzięczności, pamięci i naszej wiary w zmartwychwstanie i życie wieczne, powiedział biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa w swoim przemówieniu wstępnym podczas nabożeństwa żałobnego na cmentarzu Janowskim we Lwowie 2 listopada. W dzień zaduszny wierni lwowskich parafii tradycyjnie zgromadzili się przy grobie świętego Józefa Bilczewskiego, aby wypraszać dla bliskich zmarłych radość życia wiecznego. Biskup pomocniczy lwowskiej archidiecezji Edward Kawa przewodniczył Eucharystii oraz wspólnej modlitwie za zmarłych. W pierwszych wiekach chrześcijanie sprawowali Eucharystię w katakombach, na cmentarzach, przy zmarłych, powiedział w homilii biskup Edward Kawa. Z jednej strony było to logiczne, bo byli tam najbardziej bezpieczni, mogli się modlić, a z innej strony miało to też wymiar bardzo głęboki i eschatologiczny. Będąc w katakombach czy na cmentarzu, mogli dojrzewać jako ludzie wiary. Myślę, że dzisiaj my też przychodzimy tutaj na cmentarz nie tylko po to, aby przynieść kwiaty, zapalić znicze, ale przede wszystkim przychodzimy jako ludzie wierzący, aby też dojrzewać. I to jest istotne dla nas, abyśmy dzisiaj w tym kontekście przeżywali ten dzień modlitwy za zmarłych. Biskup Edward wezwał wiernych do dążenia do wieczności. Niech ta wspólna modlitwa i nasza obecność będzie dziękczynieniem dla Pana za tych ludzi, którzy przekazali nam wiarę i dzięki którym możemy teraz radować się z darowanych nam duchowych skarbów. Dzięki ofiarodawcom z Polski i wolontariuszom z organizacji polonijnych we Lwowie na grobach cmentarza Janowskiego zapalono znicze. Również wzięła udział w modlitwie żałobnej na cmentarzu Janowskim 2 listopada we Lwowie konsul Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie, pani Eliza Dzwonkiewicz. Aby Pan Bóg łaskawie obdarzył ich swoim miłosierdziem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Ale też co roku widzimy, że możemy tutaj właśnie dzięki ich pracy też w taki sposób uczestniczyć we mszy świętej, że słyszymy się, że możemy jeden drugiego widzieć. I przekazuję też jeszcze dzisiaj pozdrowienia. Wczoraj wieczorem rozmawiałem z księdzem arcybiskupem. Pochylcie głowę na błogosławieństwo. Niech was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i przez zmartwychwstanie swojego Syna dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Ojciec i Syn i Duch Święty.